Jakie problemy we Włoszech ma Karol Świderski? Obserwuj profil po więcej futbolu. Włoski dziennikarz Gianluca Tavelin w rozmowie z TVP Sport powiedział na temat obecnej sytuacji Świderskiego. Widać w nim dużą mobilność i chęć działania. Przeciwko Monzy zaczął bardzo dobrze, ale niestety doznał stłuczenia kostki, a w meczu z Juventusem wszedł w ostatnich minutach. W Bolonii zaczął w pierwszym składzie, ale miał niewiele okazji. Do tej pory nie miał na grę takiego wpływu, jakiego wszyscy oczekiwali. Karol mógłby stać się ważnym zawodnikiem, bo widać w nim błyskotliwość. Musi jednak dużo pracować, aby się przystosować do szybkiego i bardzo fizycznego włoskiego futbolu. To, co powiedział włoski dziennikarz, brzmi poważnie, ale jest nadzieja. Świder zapakował gola w meczu z Sassuolo, więc miejmy nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej.